Witam serdecznie, proszę Państwa, w rozmowach w tłoku. Proszę Państwa, chciałem powiedzieć, że jak mówi premier, media są siedliskiem szarych układów, sieci szarych układów. I ja chciałem te moje siedlisko troszeczkę ubarwić, więc zaprosiłem bardzo barwnych polityków, zomowców. Jerzy Urban, Wojciech Wierzejski, zapraszam. Dobry wieczór, panie Szymonie, dobry wieczór. A, witam serdecznie, proszę bardzo. Witam, panie Szymonie, dawnośmy się nie widzieli. To prawda, rzeczywiście. Ja w tym pana siedlisku to czuję się jak dorodny dzik, proszę pana, który będzie rozmawiał z myśliwym o średnicy śruta. A w ogóle, jakbym wiedział, że pan Wojciech tu będzie dzisiaj, to bym sobie wykupił polisę na życie, proszę pana. No to prawda, właśnie. A w ogóle to chciałbym zaapelować do pana, panie Wojciechu, niech pan karmi dziki. Otóż nie będę karmił dziku, dlatego że na podstawie badań OBOP-u 84% polskich dzików pytanych przez respondenta, czy jest gejem, odpowiedziało tak. Tak. I istnieje przekonanie... No tak, to... Dziękuję. Drodzy Państwo, w Lidze istnieje przekonanie, że właśnie polskie dziki z Campinosu kręcą przemysłem pedofilskim na świecie. To może ja zaproszę do studia kogoś, kogo naprawdę wszyscy kochamy i poznajmy w końcu jego prawdziwe, podwójne oblicze. Premier Jarosław Kaczyński. Proszę bardzo. Idziemy, chodź. Chodź, tu sobie usiądziesz. Tu sobie usiądziesz. Tak. Proszę, siadaj. Tak, nie. Co ja widzę, że to jest właściwie skóra zdjęta z... Panie Szymonie, dzień dobry Państwu. No. Chciałem przede wszystkim powiedzieć, że to, że jesteśmy razem, to jest pomysł specjalistów od wizerunku mojej partii, pana Bielana i pana... no poczekaj, mówię. I pana Kamińskiego, którzy wymyślili, żebym pojawiał się razem w parze, bo wtedy wyglądam na luzaka. Muka! No. Co? To. Moi drodzy, mam dla panów wobec tego niespodziankę. Teraz się zrobi lirycznie, powiem krótko. Renia Beger będzie z nami. Proszę bardzo. Witam pana. Witam pana. No dobrze, właśnie jestem wzruszony, ale w ogóle tym przede wszystkim, że pani Renato znalazła pani dla nas chwilę, prawda? Dlatego, że przecież po aferze taśmowej jest chyba pani rozrywana, prawda? No i owszem, nawet muszę się pochwalić, że założyłam prywatną firmę. Przyniosłam specjalnie tutaj wizytówki do rozdania, proszę bardzo. I to jest tak, wideofilmowanie Renata Chrzciny. Chrzciny, komunie, afery rządowe, wesela, proszę panie Szymonie. Pogrzeby będą później. No to naszą kinematografię czekanie zła rewolucja. Znając talent pani Renaty, to może nagrać lepsze wesele od Wajdy. O, dziękuję. Dajcie spokój panowie z tymi weselami. Przecież wszyscy wiemy, że 92% par małżeńskich już w trakcie tych uroczystości odbywa seks poza małżeństwem. I proszę Państwa, nierzadko są to kontakty homoseksualne. Tak, drużba z drużbą. Panie Wojtku, ale pan masz jazdę, proszę pana, na temat tych homoseksualistów. A przecież pan doskonale wie, że proszę pana, nieważna płeć, ważne uczucie. Pani Renato, czytałem w Chłopskiej Drodze, tak, czytałem w Chłopskiej Drodze, że podobno otrzymała pani już odznaczenia, prawda, medale. Tak, no, ile ich jest? Tak, panie Szymonie, otrzymałam 30 medalionów, w tym jeden medalion z indyka. Jeden od pana przewodniczącego za mądrość, mimo przeciwności umysłu. Jeden od Polonii Amerykańskiej za to, iżbym nie wyjeżdżała z kraju. No i mój ulubiony medal od fabryki medali w Grudziądzu dla najlepszego klienta. To naprawdę, to imponujące. Dziękuję. Brawo, no i brawo. Panie premierze, może takie pytanie, prawda? Co by chciał pan powiedzieć zwolennikom PiS-u po tym, co zaszło w pokoju pani, prawda, posłanki? Panie Szymonie,
Przede wszystkim chciałbym bardzo stanowczością przeprosić wszystkich tych, którzy czują się zawiedzeni. Przeprosić za brak... Za brak kultury pani Beger. Co? Że nawet... Momencik. Że nawet kawy nie zrobiła. Ale... I ciastek, proszę pana, nie podała. No nie, no nie. Nie, proszę pana. Renato, nie, to jest poważne oskarżenie. No nie, oczywiście. Państwa, to szczyt bezczelności z pana i pana strony. Przecież były po dwie kanapki na osobę. Czy to moja wina, że jak przyszedł pan z panem i jeszcze doszedł pan Gosiewski, to zniknął cały półmisek, że nie wspomnę o nalewce. No tak. I chciałem to powiedzieć, że PiS zadba o wizerunek pani... Przestań, ale mówiłem ci, albo siedzimy razem, albo za chwilę po prostu wyjdziesz. Albo zaraz wyjdziesz. Zostaw go, człowieku. I PiS zadbał wizerunek pani Beger. Tak? Jako męczennicy oczywiście. Dziękuję. I już. I zbierzemy pieniądze na stos i na ognisko dla Co? Niej. A żeby nie było, że wydajemy publiczne pieniądze, zaproszę wszystkich warszawiaków na wspólne... Pieczenie czego? Kiełbasek. Panie Szymonie, ratuj. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Panie premierze, osobiście czytałem, że jakieś 84% gwałtów homoseksualnych zachodzi właśnie przy pieczeniu kiełbasy. To prawda. Osobiście spaliłbym panią Beger na stosie. Tak, inkwizycja. Na stosie. Razem z tymi dokumentami WSI, w których twierdzą, że PiS założyli bracia Mroczek. Zanim stworzyli jeszcze ten beznadziejny gejowski serial M jak miłość. To prawda. Dobrze, ale co z rewelacją pana Macierewicza, jakoby dziennikarze też współpracowali z wojskowymi służbami? Ja słyszałem, że Pascal po prostu gotuj lepiej jest tajnym agentem francuskiego wywiadu. Tak? Tak, ja też właśnie. No i co? I zaprasza co tydzień polskie kontakty operacyjne na kolację. O to. Przy czym 83% tych kolacji kończy się stosunkiem seksualnym. Ostatnio był u niego Marcin Hakiel. Oczywiście. I tu ma pan rację, tu się z panem zgodzę. My kuchni francuskiej, powiem szczerze, nie lubimy. Mieliśmy kiedyś taką w domu, bardzo się psuła. Natomiast powiem szczerze, że z tego co wiem, to w TVN-ie rzeczywiście są agenci. Nie mówiąc już o właśnie przede wszystkim Pascalu, tym Morozowskim Sekielskim, tym detektywie Monku. I od paru tygodni tej agentce Heli, która, no proszę państwa, jest w niezłych opałach. Ja nie krzyczę przecież, no co. I już nie mówiąc o panu, panie Szymonie, prawda? Ja? Nie. Ale nie, przecież on i tak się nie przyzna. To jest gejowski program, gejowskie światło, gejowska muzyka. Przede wszystkim stop. Dość już tego cholernego jazgotu. Już mam dosyć. To nie Uzbekistan albo Szydzistan. A tym bardziej nie jest Jess Jambore. A przepraszam, słyszałem, że co drugi jazzman to homoseksualista, a co trzeci homoseksualista dmucha saksofon! Homoseksualista z Boczeńcu nosi drogie oprawki i nie. Nosi fryzurkę a la świński blond, a co szósty ma założonego bloga, nie wiem gdzie. Nie rozumiem. Cios, który nam zadało PO, był wyjątkowo celny. My jesteśmy tu, gdzie byliśmy kiedyś, a wy jesteście tam, gdzie kiedyś było OMO. Ale przezwyciężyliśmy OMO i przezwyciężymy Persil i Wizir i powiem więcej, i Osram. Moi drodzy, ja wobec tego w tym momencie zapraszam na część misyjną.